Wydruki faktur. Mamy listę faktur, chcemy wydrukować jakąś fakturę. I rozsądek podpowiada, że trzeba kliknąć tutaj wydruk danych. Ale nie mamy tutaj nigdzie wydruku faktura. To dlatego, że trzeba wejść do tej faktury, do środka, klikając dwa razy albo klikając lupkę. Wtedy program zaczytuje dane z wnętrza tej faktury, które te dane będą nam potrzebne do wydruku. I teraz, gdy bierzemy wydruk danych, to mamy wydruki faktur. Ekofaktura, faktura VAT i tak dalej, wszystkie jakie tam mamy do wyboru, plus te, które sami sobie dodaliśmy. Dopiski GenRAP i sprint oznaczają program, w którym ten wydruk został zrobiony. GenRAP no to jest taki generator raportów i wydruków i sprint to jest też komórkowy generator wydruków i raportów. Wszystkie wydruki, które nie mają tego dopisku, zostały zrobione w krystalu. I modyfikacja ich jest bardzo trudna i trzeba mieć licencję na krystal, dlatego wszyscy wolą GenRAP albo właśnie sprint. Żeby wydrukować pojedynczą fakturę, trzeba wejść po prostu do niej. A jak chcemy wydrukować seryjnie ileś faktur, to najlepiej je zaznaczyć checkboxem i wybrać tutaj wydruki seryjne. I wtedy wydrukują się wszystkie trzy, które zaznaczyłem. I nasza praca stała się lepsza. Chcesz wiedzieć, ile kosztują licencje i wdrożenie Comarch Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl i podlicz z nami koszt. Jeśli nie wiesz, ile licencji potrzebujesz, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.